Od ostatniej bitwy lodówką na tym kanale minęło już trochę czasu, a że mam słabość do tego pojazdu, to uznałem, że trzeba coś z tym zrobić i dziś Ludwikson wraca na ekrany. Szczególnie, że według mnie oglądanie takich pojazdów jest bardzo satysfakcjonujące. No w końcu tu 1500, tu 2000 uszkodzeń. Czy może być coś lepszego? No chyba nie. No i dlatego też kiedyś grałem Artą, bo no słuchajcie, tylko właśnie babokami robiło się kiedyś takie kosmiczne uszkodzenia i to jeszcze z laserową skutecznością. No ale dobra, skupiając się na samej bitwie, od razu wam powiem, że ja tej bitwy nie czaję. Ja jej nie rozumiem, ona mi rozwaliła baniak. Jak ją obejrzałem, to stwierdziłem, że nie, to nie może być prawda. Ci rywale to jacyś podstawieni, kurde, boty czy coś. Ale patrząc po statystykach, gracze niby całkiem, no dobrze, prawda? Bardzo ważny jest ten obiekt 705, w którego już strzeliliśmy. Musicie na niego zwracać szczególną uwagę. A to proszę bardzo. To był świeżo upieczony UDES. Teraz już jest taki troszeczkę spalony. 1756 uszkodzeń pierwszym strzałem takim z penetracją, no... No przykro, no ale słuchajcie, tak nie wolno grać. On wyjechał na szczere pole. Gdyby stał w okienku, to by teraz wciąż miał pełny pasek HP. Bohater, moi drodzy, gra w tej bitwie nadzwyczaj agresywnie. Zobaczcie, no to jest to. No kurde, kiedy widzieliście w randomku Esto w tym miejscu? No, ja nie wiem. I dostał 3 krytyczne rzeczy. Pewnie magazyn, wieżyczka i może ładowniczy umarł. I 1686 uszkodzeń, ale to co mnie zaskoczyło, co on robi na szczerym polu, no nie wiem, dla mnie naprawdę rywale są podstawieni, bo trudno mi sobie to inaczej tutaj wyobrażać w takim zwykłym moim randomku. Napiszcie, czy u was też tak się dzieje, no ja uważam, że tak się jednak bitewki zwykle nie toczą. A tu proszę bardzo, kolejna okazja, ale teraz słabszy strzałowe setę, 756 damage'a. I pokazuję tą bitewkę na lodówce też z jeszcze jednego konkretnego powodu, odkąd mamy nowe wyposażenie 2.0. Oczywiście lodówką można grać bardzo ciekawie, montując na przykład wentylację, montując, moi drodzy, ulepszone celowanie, które poprawia celność i chociażby jeszcze moduł, który poprawia stabilizację. Ale, moi drodzy, o tym za chwilę, bo na ekranie kolejny strzał, teraz we piątkę za 1354 uszkodzenia. Nasi sojusznicy przyjmują bazę. Wydaje się, że ta bitwa będzie wygrana w ekspresowym tempie, w 3 minutki. Na naszych plecach pojawia się obiekt 705, a bohater dostaje taktycznego haeczka za ponad 800 HP. Nie możemy przebić tego obiektu. Zobaczcie, tutaj są spore problemy. Jesteśmy na jeden strzał. Jeszcze nas do tego taranuje. Teraz trafiamy siebie i jego jednocześnie. No oczywiście to jest bardzo, bardzo zła sytuacja. Obiekt ma nas na hitę i zobaczcie, co robi. Zamiast nas skończyć, strzela w naszego sojusznika w K9-1. Nie rozumiem go. Przecież to my jesteśmy ważniejsi. My jesteśmy priorytetem. Ten gość chyba już naprawdę myśli, że nam się nic nie stanie. Teraz zobaczcie, ten obiekt mógłby nas zabić, ale tego nie robi. Wybrał K9-1. 5 sekund do przejęcia bazy. 4. I baza zostaje zresetowana, moi drodzy. Kapowanie jest świeżutkie teraz na nowo i... tego, czego nie czai. Zobaczcie tego obiekta. Przecież on powinien nas zabić. Teraz zabiera nam 14 HP starana. My mierzymy mu w garnek, dobijamy go za 700 HP. I jakimś cudem przeżyliśmy tą walkę z nim. Nie wiem jak. Nie pytajcie mnie jak i nie pytajcie, czemu on wybrał nic nie warte K9-1 zamiast nas. Przecież gdyby nas zdjął, na luzie by wszystkich tutaj rozwalił. Czemu tego nie zrobił? Nie wiem, bije się w serce, bo no naprawdę, no nie wiem jak to można ocenić, wytłumaczyć. Tylko chyba po prostu jakiś lak mózgu, który się czasami zdarza i też doskonale o tym wiem, sam czegoś takiego doświadczyłem. Moi drodzy, bitwa wciąż wygląda na przegraną. Zobaczcie, że ten Maus ma 349 życia, TVP 100 życia. Ci rywale są prawie wszyscy na ogryskach, ale... z przodowaniem lodówki trudno jest o eliminację takich pojazdów. Na szczęście Maus popełnia ogromny błąd, odsłania się na nas. Chyba jest nieświadomy, że my tutaj czekamy. I dostaje soczystą bombę za 350 w bok.
kończymy lufę, bardzo ważną lufę. Najwięcej HP ma Jagd Pancer. On ma bonus na HP, to ulepszone wzmocnienie, 2380 życia. Będziemy teraz mierzyć w jego stronę. Esto tam próbuje się bronić za wrakami, za barykadami. Oczywiście jest bardzo, bardzo trudno. My tutaj szukamy przestrzału, przeładowaliśmy, wyjeżdżamy, celujemy, mierzymy. Esto dobija TVP-ka, my mamy bicie na Jagd Pancera Esto, ale już się schował. Czekamy na dogodną okazję. Na pewno tutaj trzeba bardzo ładnie przymierzyć, aby zdjąć tego Jagd Pancera. I teraz, moi drodzy, jest ten moment. Jagd Pancer bokiem idealnie dostaje za 1794 HP. No i oczywiście to daje nam już wynik rzędu 11 tysięcy uszkodzeń. Ale w dupie z tymi uszkodzeniami. Teraz liczy się wygrana. Jagd Pancer kończy naszego sojusznika. Bohater ma wybór. Jagd Pancer czy lodówka? Jagd Pancer czy lodówka? Oczywiście Jagd Pancer powinien być celem, ponieważ jest odsłonięte, a lodówka mogłaby, wiadomo, nie wyjechać. Kończymy Jagd Pancera i zostaje Soluwa. 1-1. Coś takiego miałem już w życiu nieraz. Nieraz coś takie coś przegrałem, bo nie lubię pojedynków na lodówkach, powiem szczerze. No i teraz, kto to wygra? Jesteśmy wykryci. Lodówka musi być chyba przed nami. Fatalnie podłuje! Spodłowała! Wyjeżdżamy! Mierzymy! I trafiamy na nieskupionym celowniku za 645. Tym samym robiąc piątego fraga i wygrywając bitwę na mapie Ensk. 12 tysięcy ponad uszkodzeń, moi drodzy. Wyciąg gumy z majtek i po prostu coś, czego nie mogę wytłumaczyć, czyli niesamowity fail przeciwników, niesamowite błędy oponentów. No to po prostu przejdzie do historii. Jak można było tak zważywić? Ja nie wiem, ale może wy wiecie. Czekam na wasze komentarze i tutaj jeszcze komentując wyposażenie. Na lodówce możecie teraz założyć wyposażenie, które poprawi wasz celownik, że będzie, wiecie, mniejszy, będzie mniej taki rozbity, kiedy obracacie wieżyczką, obracacie zawieszeniem. Jest także wyposażenie, które poprawia celność. To wszystko, jeżeli założymy na lodówkę, naprawdę może dawać fajne efekty, więc jestem ciekawy, czy ktoś z was skusił się na taką opcję, no bo ulepszony system naprowadzania oczywiście wciąż jest przydatny, ale ważniejsza jest celność niż namierzenie, prawda? Ważne jest, aby ta lodówka więcej trafiała. Także, moi drodzy, to są takie moje tutaj sugestie po wprowadzeniu nowego sprzętu, co warto sprawdzić na własnej skórze. A ja życzę wam miłego dnia i do zobaczenia. Trzymajcie się, piąteczka. Cześć.